Mam wszystkim Państwu radnym, zebranym gościom, jak również wszystkim mieszkańcom Sokółki bardzo wspaniałą taką informację, wiadomość. Otóż to może zacznę z innej troszeczkę strony. To, że mnie czasami nie ma w urzędzie, to, że nie ma mnie też na sesjach. Byłam na poprzedniej sesji na zarządzie województwa i na komisjach sejmiku województwa. Były bardzo ważne sprawy, pozytywnie załatwione w tamten dzień. Ważne sprawy dla Sokółki, myślę, że kluczowe. A dzisiaj byłam na sesji sejmiku województwa i powiem tak, było bardzo ciężko, bo już był taki moment, że zresztą możecie Państwo sobie to prześledzić na stronie wrotapodlasia.pl. Był taki moment, że myślałam, że po prostu zdejmą punkt z obrad i że nie będzie obradowany, a w najgorszym wypadku, że jak będzie obradowany, to nie przejdzie ten punkt ważny dla Sokółki. Te moje rozmowy przeprowadzane z każdym z osobna, praktycznie z radnych wojewódzkich, jak również z marszałkami, ze skarbnikiem województwa, z urzędnikami, te prośby, argumentacje jednak przyniosły efekt i tak naprawdę zabrały mi z życia już tak intensywnie 2,5 miesiąca. Bo praktycznie dzień w dzień, jak tylko mogłam, to byłam w urzędzie marszałkowskim. Kochani, dzisiaj wiadukt został przyklepnięty, także mamy 30 milionów złotych na wiadukt na ulicy Kryńskiej. I teraz chciałam podziękować wszystkim radnym, panu posłowi Baszko, wszystkim marszałkom, bo z każdym z nich rozmawiałam, również naszemu radnemu wojewódzkiemu, panu Krasińskiemu, bo bardzo mnie wspierał. Na komisjach udzielał głosu, prosił też o głos. Sam zaczynał, ja już argumentowałam dalej, także bardzo wielkie dzięki, panie Krzysztofie, ale też wszystkim radnym, bo radnych wojewódzkich jest 30. Dzisiaj nie było dwóch, 26 do jednego sprzeciwu, to jest chyba jakaś argumentacja. Cały klub PiS-u, PSL-u i oprócz jednego członka z Platformy wszyscy zagłosowali za wiaduktem na ulicy Kryńskiej. Bardzo też proszę, to naprawdę nie było łatwo, proszę prześledzić na Wrota Podlasia retransmisję. Nie chciano mi udzielić za bardzo głosu, no ale udało mi się, więc cieszę się i też proszę o wasze jako radnych dalej wspieranie, bo to jest nasza wspólna inwestycja. Tu nie ma podziałów partyjnych. Także dziękuję i liczę na wsparcie. A z góry też przepraszam radnych wszystkich i pana przewodniczącego, który teraz rozmawia, bo myślałam, że sesja skończy się później i punkt będzie przeniesiony na później, sesja województwa. W tej chwili muszę Państwa opuścić, bo mam spotkanie z inwestorami. Muszę się przygotować do tego spotkania i zrobiłam coś takiego, że dopóki czegoś nie osiągnę, to Państwu nie mówię. A to, że mnie gdzieś na sesjach nie było, czy na komisjach, to wybaczcie, ale postanowiłam dbać o interesy Sokółki. Ja wiem, że sobie tutaj poradzicie, są moi zastępcy, którym też dziękuję i pani skarbnik, panu sekretarzowi i wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo, ale jestem na górze, jestem do dyspozycji, szykuję się do spotkania z inwestorami. Dziękuję.